Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłos, gdzie spotykamy się, żeby gawędzić o książkach naszego wydawnictwa, ale też nie naszego. Dzisiaj akurat taka okazja, że mamy naszą książkę. Ja ją bardzo chciałem wydać, ponieważ wcześniej ją wydało wydawnictwo poznańskie. Sprzedawaliśmy tę książkę, ona zniknęła. To jest książka super ważna. Bo ja ją bardzo lubię, bo to jest książka o skuteczności. Ja bardzo lubię skuteczność. To znaczy lubię, jak ktoś coś mówi, a potem to się staje i jest dostępne. Sam tak robię. Nie zawsze wszystkie moje słowa zamieniają się w fakty, ale bardzo się staram, żeby tak było. No więc bohater tej książki, proszę Państwa, Temujin, zwany Chingis Hanem, też tak robił. I rozpoczął swoją błyskotliwą karierę polityka globalnego, kiedy miał 51 lat, tak samo jak ja w tym roku. Bardzo mnie to inspiruje i takim napełnia dobrym duchem i optymizmem. Oczywiście wiele brzydkich rzeczy powiedziano i napisano o bohaterze tej książki, natomiast pewnych cech pozytywnych nie można mu odmówić. No, był to człowiek niesłychanie dobrze zorganizowany. Wprowadził trwałą i w zasadzie odporną na wszystkie zewnętrzne czynniki dyscyplinę w swojej organizacji. A to znaczy, że organizacja ta nigdy nie traciła z oczu celu. To też szalenie ważne, dlatego że inne organizacje, z którymi przychodziło się Temujinowi ścierać w czasie licznych konfrontacji, nie miały tego atutu. To znaczy cel ginął im z oczu, a w związku z powyższym strategia się rozsypywała. A skoro strategia się rozsypywała, no to następowała katastrofa i potem wszyscy zastanawiają się, dlaczego ta katastrofa nastąpiła. Oczywiście wszyscy zdajemy doskonale sprawę, że żaden mongolski dowódca nigdy w życiu nie odważyłby się, nawet nie pomyślał o tym, żeby narazić cel strategiczny operacji dla jakiegoś głupstwa, dla na przykład rabunku, albo z lenistwa, albo z jakiegoś innego powodu. To w ogóle nie wchodziło w grę, dlatego że to było poza duchem tej organizacji. Proszę Państwa, skuteczność Temujina, zwanego Chingis Hanem, Wielkim Hanem, była legendarna. I ta skuteczność przeżyła go i to dzieło po nim się zachowało. Niedługo, ale jednak się zachowało, dlatego że organizacja, którą stworzył, kładła się przez cieniem na Europę i Azję przez lat 200, a może nawet dłużej. Zastąpiły ją potem, w takim sensie, że w wyobraźni masowej zajęły jej miejsce inne organizacje wojskowe, ale moim zdaniem to jest pomyłka. Takiej organizacji już później nie było. Takiej organizacji o tym stopniu determinacji i tak perfekcyjnie zbudowanej już później nie było. Żadna organizacja założona, militarna, założona w Azji, czy to turecka, czy jakaś inna, nie spełniała warunków i nie uzyskała tej jakości, jaką uzyskał Chingis. I to jest, proszę Państwa, naprawdę niezwykłe, bo on to wszystko zrobił z niczego. Oczywiście, kiedy okazało się, że posiada już stosowną moc, natychmiast pojawili się w jego otoczeniu ludzie, którzy próbowali załatwiać różne interesy. Prawda? My tego nie rozumiemy, nie wiemy albo nie przyjmujemy do wiadomości, bo nam to nie pasuje do takiego popularnego obrazu stworzonej przez Chingisa organizacji, czyli do tego, że była to dzika horda, która przybyła tu z Azji i zdewastowała wszystko. Proszę Państwa, dzika horda nie jest w stanie niczego zdewastować, bo po prostu nie ma do tego narzędzi. Jest po prostu bezładną jakąś masą. Armia mongolska była armią nowoczesną, zdeterminowaną, podzieloną na mnóstwo wyspecjalizowanych oddziałów, włączając w to inżynierię, saperów, artylerzystów, wszystko, co można sobie wymarzyć. Więc oczywiście konnica była głównym elementem tej armii i manewr był, dawał jej główną przewagę, natomiast to nie znaczy, że nie było tam innych rodzajów wojsk. Więc nie była to żadna dzika horda. Nie była to organizacja, w której, co jest ważne,
ktokolwiek, nawet bardzo pewny siebie i bardzo ambitny, kwestionowałby decyzję głównodowodzącego. To jest niewyobrażalne. I to dawało jej, tej armii, tej organizacji też olbrzymią przewagę, dlatego że w każdej innej armii, czy to tureckiej, czy jakiejś innej stworzonej w Azji, w stepie, czy gdzieś w górach, zdarzały się takie przypadki, że następował jakieś partykularyzmy, rozrywały spoistość organizacji, tak? To komuś po prostu odbijało i wydawało mu się, że to on powinien rządzić, tak? Tutaj niczego takiego nie było. Sprawy były ustalane odgórnie i każdy się trzymał wytycznych. To jest szalenie ważne. I nawet nie pomyślał, żeby zrobić jakieś głupstwo. Te wszystkie elementy, o których mówię, proszę Państwa, leżały u podstawy sukcesu Chingischana. Ale wróćmy do tych ludzi, którzy składali mu propozycje, ponieważ zawsze do tego wracam, bo to jest ciekawe. Za jego życia ta organizacja była jak monolit. Po jego śmierci troszeczkę osłabła. Można było tam wcisnąć żyletkę Paul Silver między te ścisłe, bardzo ściśle poukładane bloki albo jakiś cienki nożyk, ale nic poza tym. Ludzie, którzy pojawili się na Wielkim Stepie po to, żeby rozmawiać z dowódcami Tiumeni i z samym Wielkim Hanem, no mieli interesy do załatwienia i tutaj oni są wymienieni wprost. To jest, zanim ja przeczytałem tę książkę, wiedziałem, że oni tam byli i stoczyłem kilka batalii w internecie, dyskusji takich o to, że oni tam jednak byli. Chodzi oczywiście o Wenecjan. O Wenecjan, którzy prowadzili politykę bardzo dalekosiężną, politykę sięgającą w głąb Azji, politykę sięgającą do Chin. O Wenecjan, którzy mieli wokół laguny, wokół Adriatyku i wokół swoich posiadłości tam mnóstwo wrogów i tych wrogów musieli dyscyplinować. No albo, jak powiedział kiedyś Al Capone, dobrym słowem, albo rewolwerem. To już zależy od tego, co było pod ręką. Więc kiedy na stepie pojawiły się Tiumenie Chingisa, Wenecjanie stwierdzili, że już dosyć używania dobrego słowa, przyszła pora na rewolwer. I to on był ich rewolwerem. On i jego synowie i wnuki. Proszę Państwa, jak zawsze zwracam uwagę na taką zależność i taką demaskację. Wacław Zatorski, który jest autorem tej książki, i inni autorzy piszący o organizacji państwa mongolskiego i armii mongolskiej, zwracałem uwagę na to, że system był taki, że z jurty, z najdalszych granic do jurty Wielkiego Hana można było przenieść wiadomość w 5 dni rozstawnymi końmi. Myślę sobie, nawet gdyby to było 10 dni, tak, albo 2 tygodnie, to jest po prostu błyskawicznie. To jest tempo straszliwe. No to proszę Państwa, mamy najazd na Europę. Wielki Han nie żyje, rządzi Ugedej. Tiumenie maszerują oszronionym, zamarzniętym stepem wprost ku rzece Bug, ku Karpatom. Przekraczają je w zimie. Wchodzą na równinę panońską i do Polski. I rozpoczyna się straszliwa wojna, zakończona zniszczeniem i podbojem Węgier, która się kończy równie gwałtownie, jak się zaczęła. Dlaczego? Dlatego, że do walczących w Europie, w Polsce i na Węgrzech Tiumeni dochodzi wiadomość o śmierci wielkiego Hana Ugedeja. I ta wiadomość szła 5 miesięcy. Więc proszę Państwa, to jest po prostu niemożliwe. Ona szła 5 miesięcy, ponieważ musiała iść 5 miesięcy. Czyli był zawarty jakiś deal, interes, że Polska i Węgry muszą być spustoszone. Oczywiście wskazanie na Węgry jest jasne, ponieważ Węgry są wrogiem Wenecjan i prowadzą twardą bardzo politykę nad Adriatykiem, która godzi w żywotne interesy Wenecji. Więc udział Wenecjan w tym opóźnieniu przybycia wieści o śmierci Wielkiego Hana nad Dunaj, no jest oczywisty. Kto jeszcze? No są sugestie, że Fryderyk Hohenstauf, cesarz, ja może pokażę,
ponieważ nie będziemy ukrywać, że to mamy, prawda? Omówię to kiedy indziej, ale Fryderyk Hohenstauf, proszę Państwa, któremu nie podobało się, że Śląsk, bo co jest za moment w Polsce, kiedy korpus osłonowy mongolski wkracza do Polski, a główne siły wkraczają na Węgry. No to jest moment, kiedy Henryk Pobożny usiłuje się pogodzić ze swoim bratem Konradem Mazowieckim. Tak? Konrad Mazowiecki jest trochę słabszy, bo on zajmuje północną część podzielonego Królestwa Polskiego, a Henryk jest mocniejszy i bogatszy, bo zajmuje część południową. Część południowa, czyli Śląsk i Małopolska, to są same złoża, tak? Wokół których koncentruje się życie, produkcja, wydobycie, wszystko w zasadzie. Więc wokół Wrocławia i Śląska odbudowuje się nowe państwo polskie i jeżeli ono by się odbudowało, jeżeli doszłoby do porozumienia pomiędzy Konradem a Henrykiem, to państwo by powstało na nowo po śmierci obydwóch, tak? Tak to rozumiem. No to cesarz Fryderyk i ono by jeszcze weszło w jakąś, bo taka jest logika polityki polskiej, w jakąś bliską bardzo relację z Rzymem i z Ojcem Świętym, to cesarz miałby nielichy kłopot. Więc sugestia jest taka, że cesarz postanowił tego kłopotu się pozbyć. Pytanie, na jakim tle, na jakiej płaszczyźnie doszło do porozumienia pomiędzy nim a Wenecjanami, to już jest do zbadania. Także, proszę Państwa, wniosek taki, jeżeli ktoś tworzy skuteczną organizację i ta organizacja działa w każdych warunkach, a on jest na tyle dynamiczny, że potrafi cały czas udowadniać, że ona jednak działa, to zawsze dostanie jakąś intratną propozycję od ludzi, którzy są na słabszych pozycjach. I tak było tym razem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Oprócz tych wszystkich rzeczy. Dlaczego Wacław? To już mówiłem, bo proszę Państwa, ta książka była wydana, to też uwaga, była wydana przez wydawnictwo poznańskie w takiej formule. No my ją wydaliśmy w innej formule, na lepszym papierze, już nie będę komentował tego papieru, bez skrzydełek co prawda, ale na lepszym papierze z autorską okładką Tomka Bereźnickiego. Tu rzec, no, książka Wacława Zatorskiego została napisana przed wojną, ponieważ Polska szykowała się do inwazji w razie ataku Sowietów i zamierzała tę inwazję przeprowadzić siłami kawaleryjskimi. Na ile ten pomysł był realny, to już inna sprawa. Natomiast taktyka i strategia była do wzięcia, tylko potrzebowała opisu. No i to jest ten opis. Pan Zatorski zrobił ten opis, ponieważ tego wymagało, taką propozycję dostał z Ministerstwa Wojny. No i to jest, proszę Państwa, zapis tych manewrów, które na wielkich równinach Euroazji i w górach dokonywały Tiumenie Chingischana, likwidując po kolei przeciwników, którzy stawali im na drodze. Po cóż to się działo? Czy Chingis Khan nie mógł siedzieć w Mongolii albo zostać cesarzem Chin? On oczywiście jest uważany za cesarza Chin, to jest jasne. Nikt w Chinach nie myśli o nim inaczej. Też ciekawa sugestia, którą nasz kolega Piotrek Kalinowski wysnuł. Zaraz o niej powiem. Proszę Państwa, myślę, że w momencie, kiedy pojawili się Wenecjanie w jurcie Wielkiego Chana, sprawy nabrały dynamiki, dlatego że powstanie Imperium Mongolskiego to powstanie olbrzymiego rynku, gdzie swobodnie można obracać gotówką i towarami. Nie ma żadnych granic, nie ma żadnych barier celnych i każdy, kto wejdzie na ten rynek, no oczywiście to nie było łatwe, prawda, zarabia. Wenecjanie oczywiście mieli tam uprzywilejowaną pozycję opartą na różnych preferencjach. Natomiast cała reszta miała pewnie kłopot, ale myślę, że nie tak duży. Natomiast kiedy olbrzymie tereny, kiedy wielki step, który łączy, jest podzielony i kiedy nie ma tam jednolitej administracji, natomiast grasują jakieś dzikie bandy, no to nie ma mowy o handlu. No więc narzucenie tej jednolitej administracji nie może się, proszę Państwa, odbyć w sposób pokojowy. Nie można przekonać koczowników, żeby nie rabowali karawan, tak? Trzeba im to narzucić. No i wielki Temujin to właśnie zrobił.
Mnie to fascynuje, nie jak państwa na przykład. Ja uważam, że te metody są, pomijając jakby ich militarny charakter, ale one się stosują także do innych dziedzin, nie tylko do wojskowości. To jest zupełnie niezwykłe. I teraz tak, ponieważ ciągle się słyszy o tym, że państwo środka, czyli Chiny, nigdy nie ekspandowało i zawsze żyło w sobie i zawsze żyło do środka, no to kolega Piotrek postawił w Szkole Nawigatorów na naszym blogowisku taką hipotezę, że to nie jest prawda, bo armia mongolska nie była armią mongolską, bo tak naprawdę Mongołów było tam raptem 30%, tak, nawet tej kawalerii. To była po prostu armia chińska. Że najazd na Azję i najazd na Europę dokonany został przez armię chińską. Dlaczego? Dlatego, proszę państwa, że Chiny były olbrzymim ośrodkiem produkcji wszystkiego. Od tkanin począwszy, na wyrobach hutniczych kończąc. Wszystkiego. I to wszystko trzeba było gdzieś sprzedawać. A ponieważ rynek nie był drożny, dlatego że wszyscy władcy i poszczególni kacykowie, którzy pomiędzy Europą a Chinami na stepach i górach Azji się rozsiedli, ten handel uniemożliwili, więc pojawiły się takie siły w Chinach, no, Chingis podbił Chiny, tak? To zapewne nie było proste, tak? Że był wielki mur. Które stwierdziły, że lepiej, żeby on był cesarzem i udrożnił sprzedaż olbrzymich ilości produktów, niż żeby był kto inny i żeby to państwo po prostu przeżywało jakiś kolejny kolaps, taki kryzys. Tak to interpretujemy. Być może jest to fałszywa interpretacja. Autorem tej hipotezy jest Piotr Kalinowski. Proszę państwa, jest ona bardzo ciekawa. Moim zdaniem jest to pogląd słuszny. Jest to pogląd słuszny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co jest zawsze podkreślane, że chińscy kupcy poprzedzali armię w Europie i zbierali informacje po całej Europie o stosuneczkach panujących tutaj, także ci dowódcy Tiumeni, a także Batu, który w teorii, bo nie był rzeczywistym dowódcą, Subugedej był dowódcą wojskowym, prowadzili te w cudzysłowie hordy mongolskie na Europę, oni byli świetnie poinformowani. Świetnie poinformowani o wszystkim. No to skoro byli tam kupcy chińscy z chińskim towarem, no to ja rozumiem, że to jest istotna sprawa, prawda, że odblokowanie rynku dla towarów chińskich, tak, na terenie od Odry po Władywostok, to jest ważna rzecz. To jest ważna rzecz. I ona się dokonała rękami i geniuszem Temudzina, zwanego Chingis Hanem. Polecam państwu serdecznie tę książkę, bo ona jest bardzo inspirująca, mądra, ciekawa, dynamiczna. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Fajna. Bardzo dziękuję. Do następnego razu.